performance. Mówiliśmy już o filmie, muzyce i teatrze. Więc czas połączyć te dziedziny i zaprezentować często niedoceniany element kultury performance. Czym właściwie jest performance? Jest to przedstawienie oglądane przez widzów na żywo, podczas którego artysta nie tylko jest twórcą, ale i materiał sztuki. Elementem performance'u jest każdy obiekt, pojęcie oraz temat wskazany przez artystę, a nawet jego ciało. Często tego typu wystąpienia są eksperymentem społecznym, w którym nieświadomie biorą udział widzowie. Pojęcie performance jest bardzo obszerne i nadal nie do końca określone. Wynika to z jego wielonurtowości. Performance nawiązuje między innymi do kultury regionu, w którym się rozwija, więc na całym świecie istnieje niezliczona ilość typów performance'u. W lepszym zrozumieniu natury performance'u pomoże nam historia jego powstania i jego twórca Jackson Pollock. Pollock był amerykańskim malarzem, przedstawicielem ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Artysta odszedł od sztuki figuratywnej i zaskoczył świat swoją własną, nieszablonową techniką malarską, polegającą na kapaniu i rozpryskiwaniu farby na płótnie. Najważniejszy jednak nie był efekt końcowy dzieła, a akt jego tworzenia. Tak narodził się performance, czyli przedstawienie aktu powstawania sztuki. W Polsce performance również wywołał rewolucję w kulturowym postrzeganiu sztuki. Po raz pierwszy artysta został postawiony ponad sztuką, gdyż wyznawano regułę, że człowiek i jego wrażliwy umysł jest ważniejszy od zasad i umownych konwencji. Pionierzy performanceu kierowali się przekonaniem, że świadomość siebie i świata poprzedza wyuczoną świadomość sztuki. Ludzi również zachwycił nowy sposób przemawiania do odbiorcy. Artysta nie był oceniany na tle swoich prac, ale był oceniany za siebie, gdyż to on przedstawiał swoją pracę. Nie występowało również współzawodnictwo między artystami, które trwało w innych dziedzinach sztuki. Dzięki temu każdy twórca czuł się oryginalny i wartościowy. Przekaz, który wywodził się z każdego wystąpienia, był kierowany jedynie do widzów, nie manifestowano kontrowersyjnych treści dla rozgłosu. Wracając do historii i dat ważnych dla polskiego performensu. Wszystko zaczęło się od sztuki w żywej. W 1957 roku Teatr Sensybilistów i Teatr Katastrofistów Animowanych przez Kazimierza Głaza i Michała Jędrzejewskiego zaczęły organizować pierwsze happeningi. Akcje tego typu organizował również Tadeusz Kantor, świeżo po powrocie z Nowego Jorku, samego źródła performanceu. Polski performance można podzielić na cztery okresy. Pierwszy, trwający od 1966 roku do 1980 roku, był okresem rozwoju sztuki konceptualnej, sztuki akcji, sztuki żywej i performanceu. W latach 70. przypisywano performanceowi charakter awangardowy. Konsekwencją tego zrozumienia sztuki, performanceu było doszukiwanie się przez krytyków różnic między sztuką żywą a performanceem. Szukano cech charakterystycznych dla nowego zjawiska w świecie kultury i sztuki. W tym miejscu pojawiła się myśl sprzeczna do poprzednich założeń, która zarówno określała performance, jak i zaznaczała brak granic w jego określeniu. Performance był przeciwieństwem awangardy. Poszukującym nowego kontaktu z publicznością, niwelującym granice między dyscyplinami sztuki i życiem. Najważniejszy był artysta i jego spojrzenie na świat. Następny okres przypadł na lata 80. XX wieku. Był to moment, kiedy performance podupadł. Wielu performerów odeszło od tego rodzaju sztuki na rzecz wcześniej uprawianych przez nich dyscyplin. Kryzys performanceu rozpoczął się razem z nadejściem stanu wojennego. Ludzie wycofali się z życia społecznego, więc widownia na występach znacznie się przerzedziła. Nadzieją na odnowienie się sztuki stało się nowe, młode pokolenie, które pragnęło bezpośrednio doświadczyć formy sztuki, którą był performance. Trzeci okres w historii polskiego performanceu rozpoczął się w 1989 roku i zakończył w 1995 roku. Społeczeństwo wyszło na ulice i na nowo korzystało z życia. W celu reaktywowania performance'u w Polsce rozpoczęto organizację festiwali sztuki performance, takie jak Real Time, Zamek Wyobraźni czy Ford Sztuki. Zapraszono na nie zachodnich performerów i dzięki temu sztuka performance'u z wschodu i zachodu połączyły się. Ostatni okres zaczął się równo z zakończeniem trzeciego, czyli w 1996 roku. Umownie zakończy się w 2006 roku. Ten przeciąg czasowy nazwano Wojną Kultur. Artyści musieli odpierać ataki mediów na swoje pokazy, gdyż politycy zaczęli traktować sztukę jako źródło sensacji i skandali, zapominając całkowicie o przeżyciu kulturalnym. Z historii performanceu to by było na tyle. Teraz weźmiemy głęboki oddech czystej sztuki i zajmiemy się najdoskonalszymi artystami z tej dziedziny. Sławna na cały świat i podziwiana przez krytyków. Marina Abramowicz. Jest to serbska artystka intermedialna oraz słynna przedstawicielka body art, znana z kontrowersyjnych występów performatywnych. W obu dziedzinach jej ciało jest podstawowym medium i jednocześnie częstym tematem wystąpień. W latach 1973-1975 zrealizowała jedne z najbardziej radykalnych prac eksperymenty związane z bólem, obrzydzeniem i reakcjami ciała na ingerencje fizyczne. Akcje artystyczne, podczas których artystka dochodziła do granic wytrzymałości fizycznych i psychicznych. Jednym z performance'ów tego typu była akcja Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful. Występ polegał na tym, że artystka czesała włosy, dopóki na jej głowie nie powstała krwawiąca rana. Najbardziej przerażającą i prowokującą do refleksji był performance Rhythm Zero. Marina Abramowicz przez 6 godzin stała nieruchomo i pozwalała robić ze sobą wszystko, na co obserwatorzy wydarzenia mieli ochotę. Z początku widzowie nieśmiało badali granicę, na którą artystka pozwolił przekroczyć. Nie ruszała się jednak nawet, kiedy raniono ją gwoździami, obowiązywano sznurkiem lub zdejmowano ubrania. Performance przerwano, kiedy jedna osoba przystawiła naładowaną broń do artystki. Miał to być eksperyment społeczny, badający do czego zdolny jest każdy człowiek, gdy tylko mu się pozwoli. W dziedzinie polskiego performensu zabłysnęła Ewa Partum. Jej prace początkowo trzymały się tematu poezji. Jednym z jej performansów był występ z przestrzeni publicznej pod tytułem Sypanie Liter. W swojej późniejszej twórczości zajęła się tematem feminizmu. Kolejnym znanym Polakiem jest Oskar Dawicki. W swoich akcjach Dawidski często posługuje się ironią i groteską. Jego główną bronią jest humor. Podejmuje kwestie tożsamości, własnego istnienia, znikania i pojawiania się, które przez składzenie nacisku na osobę artysty i fakt występowania przed publicznością doprowadziły go do podważenia idei performensu. Można by jeszcze godzinami wymieniać znakomitych polskich performerów, jednak czas mamy ograniczony. Pochwalcie się w komentarzach, który z artystów zachwycił was najbardziej. Może już byliście kiedyś na jakimś performance? Piszcie w komentarzach. Słyszymy się za tydzień.